Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie przewodniczący, wiceprzewodniczący Rady Warszawy, Sławomir Potapowicz, radny Miasta Stołecznego. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak nastrój panie przewodniczący? Bardzo dobrze, chociaż zimno. Jak tam zimno? Niech żyjecie no w takim razie w stołecznym ratuszu, w czym jest problem? Jest zima, to jest zimno, natomiast... Grzejemy. A pani kierowniczko, Ostatnia. ja palę cały czas. Cały czas. Natomiast no, atmosfera oczywiście była gorąca, bo rozumiem, że pan redaktor nawiązuje do chociażby ostatniej sesji Rady Miasta, gdzie przyjęliśmy budżet. Po 17 trwało. godzinach. 17,5 godziny rzeczywiście trwało i się nie skończyło. Zostało przeze mnie przerwane posiedzenie Rady Warszawy, ale było to uzgodnienie wspólne wszystkich klubów. I wiele niedomówień po tej sesji Rady Warszawy, tak zwanej budżetowej, zostało, chociażby sprawa skry. Tak jest. No, y, są też podnoszone przez radnych opozycji kwestie budowy metra, też kwestie finansowania żłobków. No, budowy metra, Natomiast jak już słyszeliśmy, nie będzie. Będzie, mamy przewidziane w mm. budżecie środki na budowę metra, plus na budowę trzeciej linii. Ale zaraz, metra, to o mówi w takim razie Rafał Trzaskowski, sam zainteresowany prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski mówi o tym, że ważne trzeciej jest. W tej linii metra nie będzie. Kiedyś będzie, panie radny. Nie, mówię wprost. W tej kadencji metra nie będzie. To są to słowa ja, Rafała Trzaskowskiego. To ja mówię o tym, co było na sesji i o tym, jak, jest zabezpieczone, jak są zabezpieczone środki w budżecie miasta. W tej no chwili to mamy 12... w takim razie z pełną odpowiedzialnością, panie przewodniczący. Czy w tej kadencji Rady Warszawy kolejna linia metra, czyli trzecia, będzie czy jej nie będzie? Będzie to bardzo trudne do zrealizowania. Natomiast nie jest to niemożliwe. No, ale nie, nie, już nie, opowiadam. Ale, ale Będzie, nie będzie. Ale już odpowiadam, panie redaktorze, dlatego, że w tej chwili mamy zabezpieczone 12,5 miliona złotych na prace projektowe związane z trzecią linią metra na 2019 rok. Jeżeli miałyby one ruszyć, to muszą być środki zabezpieczone w 2020 roku. Jeżeli e, zdarzy się tak, że chociażby dostaniemy dofinansowanie z budżetu państwa, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach, czy chociażby e, nie wiem, czy pan przypomina sobie taki chociażby kontrakt dla Warszawy, który kiedyś funkcjonował, w którym były też zabezpieczone środki dla Warszawy, ale też biorąc pod uwagę na przykład poprawkę pana posła Święcickiego, który wnioskował o dodatkowe środki finansowe na e, chociażby budowę metra warszawskiego, to uważam, że jesteśmy realnie, realnie jesteśmy w stanie rozpocząć budowę trzeciej linii metra jeszcze w tej kadencji. Jeśli tych środków nie zabezpieczymy i biorąc pod uwagę dotychczasowe dochody miasta stocznego Warszawy, to rzeczywiście teza o tym, że rozpoczęcie prac związanych z trzecią budową linii metra może być zagrożona. Co się takiego stało, że to Trzaskowski wygrał wyboranie Potapowicz? To pan Trzaskowski był kandydatem na prezydenta miasta stocznego Warszawy Koalicji Obywatelskiej. I też, jak rozumiem, przekonał do siebie mieszkańców Warszawy. No jasne, bo o urząd i fotel prezydenta Warszawy się nie ubiegał. Ale to wychodzi na to, wszystko że... przed nami, panie redaktorze. No, ja wiem, że wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego ma większą wła... wiedzę i władzę, aniżeli sam prezydent. Wiedzę nie, władzę też nie. Natomiast jestem reprezentantem okręgu wyborczego, którego między innymi też dla którego między innymi też jest bardzo istotne połączenie z trzecią linią metra. No to chyba dla jest istotne. Jest istotne, natomiast to nie jest tak, że nie, nie ma żadnej alternatywy, dlatego że chociażby przeznaczyliśmy w tej chwili środki finansowe, między innymi na budowę tramwaju na Gocław. To jest 125 milionów złotych. W związku z tym jestem przekonany, że jeżeli linie uda nam się tramwajową wybudować dla Gocławia, to będzie to alternatywa i przynajmniej w jakiś sposób będzie ona konsumować A co z Marysinem Wawerskim? Jeśli chodzi o Marysin Wawerski, to bardzo istotne jest to, żeby dokonać połączenia linii miejskich, szybkiej kolej miejskiej z linią metra i ułatwić połączenia. No, jak to zrobić? Y bardzo prosto. To znaczy, to są odpowiednie przebiegi związane chociażby z budową metra warszawskiego, trzeciej linii metra. Także połączenia autobusowej i tramwajowej. Zresztą to akurat y zakłada budowa, trzecie, y budowa tramwaju na Gocław, łącząca się między innymi z wiatraszną i też połączenia, które są związane... Zaraz, z te... zaraz, zaraz Pieniędzy zdaje się z tego, co ja widziałem... Obserwując posiedzenie Rady Warszawy, to zdaje się, że byli ludzie z transparentami, że oszukaliście ich w sprawie wiatracznej. Byli... Że nie będzie żadnej modernizacji wiatracznej. Już Podobnie odpowiadam. zresztą, jak nie będzie połączenia ulicy wiatracznej. Już odpowiadam. Byli rzeczywiście panowie radni Sprawy i Sprawiedliwości, którzy wywiesili odpowiedni transparent i zrobili sobie selfie, i mają do tego absolutne prawo. Natomiast chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że zarówno na komisji infrastruktury, na której byłem, która nie jest moją komisją, ale byłem dlatego, że pytałem m.in. o obwodnicę śródmiejską. Właściwie zakończenie jej, czyli połączenie pomiędzy wiatraczną a rondem Żaba. Ta inwestycja została przesunięta z lat 2023 na 2024, ale dostałem zapewnienie no, i jest to w protokole. Lat. I jest to w protokole z komisji infrastruktury, ale i także komisji budżetu, które odbywały się przed sesją, że czekamy na decyzję środowiskową. Panie przewodniczący, Wniosek sprawa o decyzję... jest prosta. To jest 5 lat. Akurat. Czyli w tej kadencji też się nie uda. Więcej, panie że sprawa jest banalnie prosta. Dlatego, że dostałem zapewnienie od władz miasta, że jeżeli decyzja środowiskowa pojawi się w pierwszym kwartale 2019 roku, czyli teraz. A czekamy na decyzję środowiskową od 2017 roku. Więc, jeżeli ją dostaniemy, to wówczas będzie przesunięcie tej inwestycji na lata 2022-2023. Czyli wrócimy do tych zapisów, które były w budżecie przygotowanym przez panią Hannę Grąkiewicz walc. E, środki finansowe są zabezpieczone. 400 milionów złotych zostało przesunięte nie dlatego, że my nie jesteśmy gotowi do tej inwestycji, czy miasto nie jest gotowe, tylko dlatego, że nie mamy decyzji środowiskowej. Bez decyzji środowiskowej nie jesteśmy w stanie rozpocząć prac projektowych, ponieważ nie wiemy, czego będzie, co będzie w decyzji, a bez niej nie można budować. Brzmi przekonujący i wiarygodnie. Pożyjemy, to zobaczymy to jest... po studniach, w Ale panie w tym... to jest wszystko w protokołach z komisji. Usiądziemy jest i zobowiązanie będziemy miasta. Jeżeli do, wpłynie decyzja środowiskowa od instytucji podlegających Ministerstwu Środowiska, to ja oczekuję, że władze miasta. A co z przedłużeniem przysią... linii tramwajowej z naszego Gosławka. A co ma być? No będzie budowana. Ale pan mówi o czym, że będziecie budowali na Gocław czy na Gocławek? Nie, nie. No, na, na Gocław. Na Gocławek no jest Wawrze, więc. No, no właśnie. Mówimy o ale Gocławek również linia tramwajowa miała być wydłużona. Nie, te plany, które no zostały właśnie, przygotowane. Tak, miała być. Nie, nie. Te plany, Ludzie które... do tej pory nie mogą nic sobie postawić na stałe, ponieważ są cały czas czarowani, że linia tramwajowa będzie wydłużona. Plany, które były i które są związane z realizacją naszego programu i te, które były mm, opiniowane przez Radę Miasta Stocznego Warszawy zakładają linię tramwajową, która łączy Gocław od mniej więcej ronda autobusowego do ronda, do Alei Waszyngtona i w stronę Ronda Wiatraszna i. To, co było kluczowe w dyskusji dotyczącej tramwaju na Gocław, to była kwestia terenów, przez które przebiega, czyli przez tereny, które dotychczas były za zarezerwowane pod, pod trasę tysiąclecia, dlatego że są to tereny, które budzą wątpliwości, chociaż ze względu na ich stan prawny. Co też będzie tematem i elementem badania przez Komisję Czy rozumiem, działania. że tematu Gocławka nie ma i ludzie mogą spokojnie sobie na przykład poszerzać swoje nieruchomości. To zależy od planów zagospodarowania przestrzennego, jakie tam są, lub też. No właśnie, ponoć tak... zakładają jednak wydłużenie linii tramwajowej. Nic mi na ten temat, panie redaktorze, nie wiadomo. No, tak, najlepiej. Nie no mówię o tym, jakie nie, plany jasne. żeśmy opiniowali. Żebyśmy tylko nie te, tematyką stołeczną jechali, bo myślę, że słuchacze są, są zainteresowani bardziej tym, co się dzieje w nowoczesnej w relacji z Koalicją Obywatelską, zwaną w skrócie POKO, tak po parlamentarnemu. Czy jesteście, czy nie jesteście, czy będziecie, o co właściwie chodzi, bo tak, mówicie tutaj, że nie, po czym słyszymy, że jednak tak. Nie, no, sprawa jest bardzo prosta, panie radny, że znaczy nie ma dzisiaj koalicji panie obywatelskiej Panie przewodniczący, co ja słyszę od kilkunastu minut dla pana, wszystko jest proste. No, staram się rzeczy, no, widzę. żeby były proste, a nie trudne. I także wsłuchiwać w głos opozycji na poziomie Rady Miasta, bo też ma różne ciekawe pomysły, które warto realizować. Natomiast wracając do tematu, który jest, o który pan zapytał, dzisiaj na poziomie krajowym nie ma koalicji, której jest nowoczesna razem z Platformą Obywatelską. Po prostu jej nie ma. A dlaczego? Dlatego, że naftaliny nie lubi... Wiecie, czy, że co? Nie, nie ma jej dlatego, że Platforma Obywatelska podjęła decyzję o tym, żeby rozpocząć współpracę z grupą posłów e, nowoczesnej, który, którzy opuścili nasze e, A tam od razu opuścili, zostawili was na lodzie. Tak, no można tak to nazwać. Zarejestrowali. Podjęli decyzję o tym, że chcą współpracować z Grzegorzem Schetyną, dodatkowo przedstawiając argumenty, które moim zdaniem były po prostu nieprawdziwe. I Ale że ja... dla pani poseł Kamil gasiuk pichowicz miejsce na liście do Parlamentu Europejskiego było nieprawdziwe, czy że jak? Nieprawdziwe były informacje o tym, jakoby Nowoczesna zamierzała startować samodzielnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub też szukała porozumienia poza koalicją obywatelską, poza Platformą Obywatelską z. Powstającym ruchem czy partią pana Roberta Biedronia. To pani poseł Kemela Gasiuk-Pichowicz, jedyneczka czy dwójeczka do Parlamentu Europejskiego? My chcieliśmy, żeby pani Gasiuk-Pichowicz była liderem jednej z list, którą będziemy stworzyć z Platformą, Nowocze z PSL-em i e, SLD, bo takie były plany. Natomiast w tej chwili, jakie miejsce pani Gasiuk-Pichowicz otrzyma od pana Grzegorza, no, nie jestem w stanie przewidzieć. Mówi się o tym, że ma startować z wysokiego miejsca w Warszawie. A jak będzie, to trudno przewidywać. No dobrze, a to spróbujmy poprzewidywać też pospekulować, co będzie z tego romansu. Nowoczesnej PSL i SLD. Będzie, mam nadzieję, koalicja, która będzie w stanie. No to już słyszę samodzielnie... pewności brak. To takie proste. Oczywiście, że brak. Znaczy brak dlatego, że no, wymaga to decyzji kilku podmiotów. No po pierwsze decyzji ze strony PSL. PSL-em jesteście już dogadani. Z PSL-em jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego. Z PSL-em jesteście dogadani. Idziemy dalej. Co z SLD? Trwają rozmowy w tej chwili z panem e, prezesem A Skąd ta pewność, jest, skąd czerzastym? to moje przekonanie? Ano stąd, że gdyby PSL nie chciał wam pomóc, to by wam posła nie pożyczył. Cała filozofia. No tak, ale to są dwie różne sprawy. Tak no ale nie zaprzeczył pan, nie zdementował. Czyli że... z PSL-em jesteście dogadani. Co dalej z SLD? Tym bardziej, że proszę pamiętać o tym, że myśmy akurat kiedy PSL był w trudnej sytuacji, też jakby już chcieli mu, chcieli im pomóc, po to, żeby ten klub przetrwał. Kiedy akurat? Ja to wszystko rozumiem. Sławomir Potapowicz ma dług wdzięczności względem Grzegorza Schetyny. Jacek Protasiewicz Grzegorza ma. Je... No, Platforma Obywatelska. Jacek Protasiewicz ma bezpośrednio względem Grzegorza Schetyny jeszcze większy niż Sławomir Potapowicz. <laughs> W każdym czasie. Co z SLD? W każdym czasie, no, decyzja należy do, do, do samego SLD, czy będą chcieli rozmawiać, czy prowadzić rozmowy e, samodzielnie z platformą obywatelską. Czy jednak w ramach wspólnego bloku z PSL-em i nowoczesną wystąpić e, o wspólną koalicję wspólne listy z Platformą? Czy nie, no, jeżeli nie dojdziemy do porozumienia? z Platformą, no to każdy blok pójdzie samodzielnie. Tak, chcecie dochodzić do porozumienia z Platformą? Znaczy, Ja uważam, że to jest jedyna szansa na to, żeby skutecznie wywalizować z Prawem i Sprawiedliwością. Prawa A nie z, z Robertem Biedronią? Bo Platforma jest skupiona na Biedroniu w tej chwili. Ale Robert Biedroń wyraźnie powiedział, że nie widzi możliwości współpracy z kimkolwiek w No jasne, ale ta konwencja Platformy Obywatelskiej, która miała miejsce w sobotę, ona była wymierzona ewidentnie w Roberta Biedronia. zaglobowała się nie... tylko była pani premier Ewa Kopacz, mówiąc o naftalinie. Zgoda, ja nie chcę w tej chwili dywagować na temat tego, przeciwko komu była skierowana ta, ta konwencja. No to nie ma nad czym dywagować. Natomiast... Jeżeli Gazeta Wyborcza pisze, że przeciwko Biedroniowi, to daje wiarę gazecie wyborczej. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że Robert Biedroń powiedział o tym, że nie chce z nikim współpracować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tworzy swój projekt, rozumiem, że liczy na sukces, no i trudno, no, nie będziemy współpracować. Nie dlatego, że nie chcemy. tylko ale Dlatego, ja nie że pytałem o Roberta Biedronia, tylko o platformę. Było no, takie no pierwsze pytanie. No to pana pierwsze, redaktora. ale to już dawno. Dobrze, ja troszkę nie niż platformę. Z platformą, no zobaczymy, no Na razie jest tak, tak że. A chcecie bardzo, czy nie? Znaczy, to nie jest kwestia. Powiem panu, czego ja bym chciał. Ja bym chciał, żeby nowoczesna była tak silnym ogrupowaniem, że jest w stanie samodzielnie. <laughs> ja bym chciał o być wysoką mandaty. blondynką. No i co? I... No i chciałbym pomóc panu w realizacji tego marzenia, ale obawiam się, że nie jestem w stanie. Tak samo jak nie jestem w stanie dzisiaj doprowadzić do sytuacji, że Nowoczesna będzie na tyle silnym ukropowaniem, żeby samodzielnie startować. A z Platformą Obywatelską uważam, że szanse takiego bloku czterech partii są znacznie większe na skuteczną rywalizację z Prawem i Sprawiedliwością, niż jeśli idziemy oddzielnie. No, a kto będzie rywalizował z Biedroniem w takim razie? No, będziemy my rywalizować, będzie rywalizować Prawo i Sprawiedliwość. No może to macie fronty otwierane, no bo akurat Biedroń pisał wiele, która tu nie będzie. Będzie zabierał, a będzie konsumował lektorat Platformy. Skoda. I cała filozofia. Skoda, no ale no, nie da się kogoś zmusić do współpracy. Jeżeli pan Robert Biedro nie chce współpracować, no to nie będzie współpracy. No, przecież, no, a propos nie, nie Grzegorza, Grzegorza Schetyny. Schetyny. Dziś usłyszeliśmy podczas przesłuchania Jana Wincenta Rostowskiego, że Grzegorz Schetyna wskazał byłemu ministrowi finansów dwóch wiceministrów. No to pokazuje, że pan, jak rozumiem, Grzegorz Schetyn, ja tej wypowiedzi co prawda nie słyszałem, ale że ma y, przemożny wpływ na kształtowanie się różnego typu postaci, które mogą kreować polską rzeczywistość. O Jezu, chciałbym wiedzieć. To odpowiedź na pytanie, co się stało z 250 miliardami. Nie wiem, ale rozumiem, że do tego jest powołana komisja, która y, będzie nam w stanie przynajmniej przybliżyć odpowiedź na pana pytanie. Zatrzymanie byłego rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej? No ciekawa decyzja. Jestem, bo to nie tylko on został zatrzymany, ale jeszcze także był pan poseł osób. i jeszcze pracownicy. Były poseł. Były, tak, tak, tak. Były poseł plus jeszcze kilka innych osób związanych z Polską Grupą Zbrojeniową. No ciekawe, czy jest to rozgrywka wewnątrz e, 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 układu rządowego, gdzie, gdzie są jakieś rozgrywki pokazujące, że nie do końca pan Antoni Macierewicz wykonywał właściwe swoje funkcje. Bo... Nie, nie, mówi wprost, że Antoni Macierewicz w ogóle ze sprawą nie ma nic wspólnego. Jasne, no, ale to miał wpływ na to, kto będzie go reprezentował no w To pan to wiecie, tak samo Rostowski, jak dostał wskazanie, kto ma być wiceministrem? Jasne, ponosi odpowiedzialność polityczną za te nominacje, które wskazuje. A co to jest odpowiedzialność polityczna? To jest odpowiedzialność za to, kogo się bierze jako współpracownika, który realizuje politykę, którą ktoś wyznacza. A w tym przypadku, akurat w politykę w Ministerstwie Obrony Narodowej, wyznaczał pan e, Antoni Macierewicz. W związku z tym rozumiem, że to jest też taki element sprzątania po panu Antonym Macierewiczu. Myśli pan, że będą kolejne zatrzymania? Nie wiem, to pytanie oczywiście do służb, natomiast spodziewam się, że jeżeli zostało aresztowanych tyle osób i dotyczą one jednak postaci, które miały przemożny wpływ na to, jak wygląda sytuacja w Ministerstwie Obrony Narodowej, no to pewnie możemy się spodziewać kolejnych aresztowanych. Sławomir Potapowicz, Nowoczesna. Bardzo dziękuję, czas na Również serwis informacyjny.